Słówka. Ten filmik jest mikołajkowym prezentem ode mnie dla Ciebie i chcę, żeby zrobiło Ci się miło, jak go obejrzysz. Słówka. Przyjacielu, nie mogę powiedzieć o Tobie nic dobrego, więc może zakończę szybko. Sowa. Słyszysz i, Michał słyszę, Sowa i co myślisz? O kim? O sobie. Michał Sowa. O Michale Sowie, tak? Tak. Michał Sowa. Chłopak z Matwizu. Pan Lisko wykurzył z Matwizu. Michał Sowa przyniósł się z matmy z fakultetu na Bielomie. I bardzo dobrze zrobił, tak? Bardzo dobrze. To, że wybrałeś głos, moje ostrzeżenie, to jest błąd. Bardzo dobry kumpel na fakultecie z matmy. Fakultet z matematyki, to wszystko to było samobójstwo. Słuchaj, nie ma historii z tobą związanych, ciekawych, więc no niestety. Ja się spieszę na spotkanie z tym. Słówka, kocham cię. Normalnie, proszę, tu ode mnie. Muła. Bobek cię kocha, to najważniejsze. A czemu akurat o nim? Co mogę powiedzieć o Michale? O Michale. Michale. No, cały czas o Michale mówimy jeszcze, tak? Nie, nie mówimy. Jest bardzo szczupły. I dobrze gra w siatkę. Ale powiedzcie sami, że jest przystojny. I wygląda jak Josh Hartnett. Fajny chłopak, dobrze gra w siatkę. Graj trochę lepiej, bo naprawdę sam jest. Ale będzie dobrze, naprawdę. Ja jestem z tobą i tak trzymaj. Fantastyczny siatkarz. Dobrze grasz, tylko jak nas nie ma, ale dobrze grasz. No to może nadaje się na koszyka. Sowa bardzo zabawna, inteligentna. Chcę myśleć tak chłopaka, który dzisiaj wsiadał na klinikach do autobusu, w którym jechałem. Uważam, że powinna z powrotem przepisać się do Matwizu. Jest bardzo miłym człowiekiem. Ma długie nogi. Ma długie nogi. I chude. Ma bardzo wysportowane nogi. Michał Sowa jest wysoki. Sympatyczny. Patrzę na niego w ten sposób, właśnie czy Sowa. Skromnym. I wysokim. Bardzo go lubię. Ale to jest prawda, naprawdę. Śmiało mógłby prowadzić program telewizyjny. Ja wiem. To Michał Sowa sprawił wakacje. Chodził na morskie oko i grał w siatkę. Michał jest bardzo przyjemnym, miłym kolegą. Ministrantem w parafii Najświętszej Maryi Panny na Strachocinie. Masz iść do fryzjera podobno, pamiętam, wiecie, sprawdzę, zobaczę. Ma ładny uśmiech. Tylko mógłby trochę przebrać na masie. Spoko, jest trochę chudy, ale nawet spoko. Wysoki, szczupły. Słówka, oglądaj sobie film z Paryża, jak będzie ci smutno. To jest właśnie Michał Sowa, który jest wybitnym uczniem pana Gówiaka. Mógł trochę mięśnie zwiększyć, żeby miał jeszcze większy power niż do tej pory. Zawsze go chwali, jest z niego dumny. Bardzo fantastyczny uczeń, przykładający się w 100%. Wychowany w pana Szpaka. Słodki chłopczyk. Normalny, nie? Dobra. To jest najważniejsze. Na koniec chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten film w ogóle powstał. No i Sówka. Mam nadzieję, że za każdym razem, jak będziesz oglądał ten film w przyszłości, będzie wywoływał na twojej twarzy uśmiech i przywoływał wspomnienia ze szkolnych, licealnych lat. I mam nadzieję, że